Halo, halo, dzień dobry. Będę odkurzał relejko Duala, także oglądamy. Oczywiście jest tak. Cały przód pójdzie do oczyszczenia. To wszystko będzie, po prostu będziemy musieli to rozmontować, potem wyczyścić. Na razie udało mi się tylną zieloną, bo to ma takie zielone podświetlanie. Bardzo piękne. I tak samo wskaźnik też jest zielonowaty. Trochę to odkurzyć, tak żeby tutaj za bardzo się nie nabrudzić, zanim to po prostu odpalę i naprawię. Za chwileczkę jakieś tam odpalenie, sprawdzenie napięć, czy zasilacz podaje wszystkie napięcia i działamy. Ok, a więc tak, słuchajcie, podepniemy sobie tutaj, przylutujemy z powrotem to uziemienie, znaczy uziemienie masę i będziemy próbować odpalać. Schemat mam otwarty przed sobą tutaj, także podłączymy sobie teraz głośniki i zobaczymy, co tu słychać, czy cokolwiek się odezwie, czy nie. Po
potencjometry do czyszczenia. Tutaj coś też nie łączy. Na 70 MHz coś jakoś nośno tam próbuję odebrać. Coś szumi. Jakieś dziwne nośne, skrośne. Dobra, podziałamy, zobaczymy, co tu się uda z tym zrobić. Przede wszystkim tak, potencjometry wszystkie idą do czyszczenia. No i co? Będziemy ją przestrajać. Wyciszenie szumu. Sprawdźmy, jak średnie. Będzie żyć. Będą żyć. Potencjometr głośności nie działa, też do wymiany. Bo przerywa. Fale długie. Kompletna cisza. Wszystko pokręcone, rozstrojone. O, coś jakby było. O, diutka stereo zgasła. Zobaczcie. Czyli jednym słowem, do czyszczenia. O, się zapaliła dietka stereo i zgasła. W mono. Coś tu, jakieś odbicia są. Podłączmy kawał druta zamiast anteny, czyli nawet odmiernika końcówkę. Do UKF-u. Przestało grać. No cóż, jest tak, słuchajcie, ogólnie stan jest tragedia. Ogólnie to prawdopodobnie ono kiedyś grało i tak sobie później zostało. Działamy, no bo to nie ma innego wyjścia. Trzeba tak żarówek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć żarówek trzeba wstawić. Potem co tu jeszcze trzeba? Trzeba wyczyścić cały przód, wyczyścić wszystkie potencjometry, wyczyścić wszystkie przełączniki, bo raz łączą, raz nie łączą. Umyć przedni front, umyć obudowę. Wymienić kondensatory w... O, bo mamy szum straszny przy basie, przy sopranie, przy korektorze. Czyli pewnie odsprzęgające składową stałą kondensatory idą do wymiany. Bo nierówno też to gra, lewa, słyszę lewa lepiej, prawa trochę gorzej. No dobra, zabieram się do roboty. Najpierw od sieci ją trzeba odłączyć, zanim paluchy wsadzimy.
6,3 V razy 6, a pobór, zaraz wam powiem, 0,25 W. Działamy. O, uwaga, uwaga, właśnie panel przedni został zdemontowany. Odkładamy go sobie na potem. Oj, już się obrócił. Dobra, niech sobie leży, potem będziemy się martwić o tą linkę. Jak ją dobrze założyć? Tutaj, tak, wskaźnik poziomu wysterowania jest odpięty. Zasilanie żaróweczki też, której nie działa we wskaźniku, też już jest odpięte. Mamy dostęp, prawie mamy dostęp do potencjometrów, słuchajcie. I do izostatów, które będziemy czyścić. Tu mamy sobie gniazdko słuchawkowe. Takie fajne, stare gniazdko słuchawkowe. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, bo tutaj mam statyw. Zobaczcie, 6-5 pinów, jak kosteczka, 5 pinów. Tutaj były takie zabezpieczenia, chyba, nie wiem, od kurzu, żeby do środka się nie dobrały. I tak się dobrał ten kurz do środka, także wybieramy, czyścimy i spirytusikiem i składamy ponownie po czyszczeniu dalsza część. Dobrze, te tranzystorki, potencjometry są już wyjęte. Odkładamy sobie teraz cały odbiornik i będziemy czyścić same PR-ki. Pierwszy na stół idzie od regulacji głośności. Wszystko co srebrne zardzewiało. Cienko to widzę. Ale dobra, rozbieramy. Patrzę, że będzie bardzo kłopot do dobrania się do tego drugiego w środku. Pierwszego od strony ośki. Ponieważ tutaj jest zanitowane kółeczko i oj, chyba tylko będzie spray. No może mi się uda tam podejść jakimś wacikiem. Mam patent na wyczyszczenie tego drugiego PR-ka tutaj od środka. Można to zrobić nitką, sznurkiem.
po prostu wpuszczając i nawijając, a można równie dobrze kawałek wziąć ręcznika papierowego, złożyć je jak sznurek. Nie wiem, czy mnie było słychać. Patent na sznurek, że tak powiem. Można wpuścić i owinąć i wyczyścić środkowy drugi perek, nie? Od środka. Albo można sobie taką właśnie urwać kawałek ręcznika papierowego i spróbować w ten sposób podejść. Zresztą zaraz zobaczymy. Uważaj, żeby nie wciągnęło w koło tego sznurka. Teraz możemy już go tam wyciągać, bo już on na pewno podszedł pod blaszki. Jaki brudny. No i dobra, słuchajcie, można to samo z drugiej strony byłoby zrobić, ale nie ma sensu. Myślę, że to już wyczyściło tam ten styk, znaczy styk, ścieżkę tą oporową. Samo jeszcze z trzema. Raz, dwa, trzy. Czyli ten jest N plus N od balansu. Nie ten, ten jest od balansu. I te dwa, sopran i bas. No nie wiem, czy zobaczycie, ale jakiś ktoś tutaj tego już składał. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, jak ten potencjometr jest złożony. Toż tutaj ma zwarcia, a z tej strony ma szczelinę na wyjście. Zaraz przełożymy to szybko. Takie cuda, słuchajcie, to tylko w Unitrze. Widać, że był czyszczony w porównaniu do tamtego, także ktoś już tutaj próbował coś robić z tym radiem. Zdjęte. Magiczny płyn.
10 minut niech sobie postoi. Zobaczcie, już czarnieje. Były takie brudne, słuchajcie, że ich nie widać przez ten płyn. Jak myślicie, co to jest? Komentarze pod filmem. Działamy dalej, słuchajcie, wstawiamy te potencjometry, ale zanim wstawimy, tutaj będziemy mieli fajny dostęp, słuchajcie, do tych kondensatorków. Musimy je sobie wyciągnąć, przemierzyć, przede wszystkim wymienić. To są kondensatorki do T2, raz, dwa, trzy zasilające, filtracja. Tu mamy zasilający, mamy mostek prostowniczy do wzmacniacza mocy. Wzmacniacz mocy jest na motylkach 2x5W, UL1481 dokładnie. Tu dobrze by było te potencjometry wymienić i wstawić dwa rezystorki stałe, ponieważ jest to po prostu takie dopasowanie do balansu radia i często gęsto przez te właśnie rezystory się kaszaniły, paliło wzmacniacze mocy. Zresztą zaraz jeszcze schemacik sobie otworzę, zobaczę dokładnie, co tu można z nimi zrobić, czy jest sens je wyciągać, czy po prostu wyczyścić. Tak, to są 100 kiloohmów. Dobrze mówię? Tak jest. Dobrze. Jednym słowem, wyciągamy, wstawiamy rezystorki i kondensatorki do wymiany. No, zapowiada się dość długo, że tak powiem, dużo pracy, ale siedzimy jeszcze w domku do końca tego tygodnia, więc... Który dzisiaj? 31, tak? 31. Jeszcze 5 dni, także w ciągu 5 dni w następnym odcinku, jak już ogarnę te kondensatory, w następnym odcinku zrobimy przestrojenie. Pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie.
słuchajcie, pierwsze odpalenie po reanimacji potencjometrów. Wymiana kondensatora od filtracji. Tutaj wymieniłem jeszcze dwa kondensatorki odsprzęgające na wejściu wzmacniaczy. Wymieniłem dwa rezystorki od... wstawiłem rezystorki zamiast podkówek i potencjometrów starych do dopasowania impedancji. No sorry, że tak cienko, słabo słychać czasami, ale się zapominam o tym mikrofonie. No i dobra, i teraz tak, włączmy go. No. Nie ma trzasku. Prawy kanał, lewy kanał. Wszystko jest. Sopran. Bas. Nic nie trzeszczy. Zostało jeszcze tylko przestroić. Ale to już w następnym odcinku.